Przejdziemy sobie od razu tu na duży dziedziniec, pan się zobaczył. Jak królestwa? Oczywiście zamek był długi czas zamieszkany, od 1352 do około 1720 roku. Oczywiście on uległ zniszczeniu w 1657 roku, zniszczyły go wojska szwedzkie, dowodzone przez generała Gustawa Melina. Ale pierwszy miecz od prawej strony, pierwszy miecz od lewej strony to są najprawdopodobniej spaty rzymskie używane przez rzymską kawalerię. Dwa największe na środku to najprawdopodobniej miecze katowskie, nie wiem, czy to będzie katowskie. A drugi miecz od lewej strony to już jest XVI-wieczny miecz katowski. Znajdujemy się teraz w komnacie myśliwskiej. Jak jest komnata myśliwska, to mamy poloża, mamy trofea. Mamy też obrazy, za państwem po prawej stronie nad kredensem jest oczywiście portret króla Kazimierza III Wielkiego. Oczywiście znany głównie z powiedzenia, że został Polskę drewnianą, zostawił murowaną. Rzeczywiście za jego panowania przebudowano, wbudowano około 50 zamków, barokni i strażni, więc on też przebudował wawę z drewnianego na murowany, więc nie bez powodu się przy tak. Ale zapraszam dalej, zobaczą państwo na rycerstwo. Znajdujemy się teraz w komnacie rycerskiej, zwanej też komnatą Biesiadną. Bo to jest największa komnata na zamku, mogą się odbywać biesiady, uczty, różnego rodzaju też spotkania. Tutaj na tym pancerzu, dokładnie na napierśniku, można sobie też zobaczyć herb. To jest herb Sulima, czyli herb, który na przykład był herbem Zawiszy Czarnego. Trzy następne pancerze, które w rogu sobie stoją. To już są pancerze, które były używane w Rzeczpospolitej Wojny dla Narodów. Czyli w państwie polskim kreskim. Dorota Głaska. 13.